Szanowni drodzy kombatanci, drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem prałatem, proboszczem katedry wawelskiej, panie wojewodo, pani kurator, parlamentarzyści, przedstawiciele Wojska Polskiego z ich pocztem, poczty sztandarowe Solidarności różnych szkół Krakowa, rycerze Jana Pawła II, drodzy siostry i bracia. Kiedy już od 79 lat wracamy do wydarzeń tragicznych, jakie dotknęły Polskę w związku z najazdem najpierw wojsk hitlerowskich 1 września, a potem radzieckich 17 września 1939 roku, to rozważamy bardzo często te wydarzenia w kluczu politycznym, wojskowych zmagań, a mało zwraca się uwagi na to, że na Polskę najechały wtedy wojska dwóch systemów totalitarnych, w których istotę była wpisana walka z chrześcijaństwem. Hitlerowski nazizm głosił ideologię rasy panów, nawiązując do starogermańskich pogańskich wierzeń. Natomiast bolszewicka Armia Czerwona była zbrojnym ramieniem systemu z natury ateistycznego. Mało też się mówi o tym, że niemal pół roku wcześniej, przed wybuchem II wojny światowej, właśnie we wrześniu 1939 roku, pół roku wcześniej, a więc w marcu, ówczesny Ojciec Święty Pius XI skierował do świata dwie encykliki. Pierwsza potępiała hitlerowski nazizm, Mit Brennender Sorge, napisany po niemiecku po to, żeby mógł ten dokument być odczytany we wszystkich kościołach katolickich Niemiec. I drugi dokument, druga encyklika o bezbożnym komunizmie Divini Redemptoris z 19 marca z uroczystości świętego Józefa 1939 roku. I tam w tej encyklice o bezbożnym komunizmie papież w numerze 22, noszącym jakże znamienny tytuł Walka przeciw wszystkiemu, co Boże, pisał: na to właśnie patrzymy obecnie z bólem najdotkliwszym. Po raz pierwszy bowiem w dziejach ludzkości jesteśmy świadkami starannie i planowo przygotowanego buntu przeciw wszystkiemu, co zowią Bogiem. Bo komunizm jest z natury swej antyreligijny i uważa religię za opium dla ludu, ponieważ nauka jej głosząca życie pozagrobowe odciąga oczy proletariatu od owego przyszłego raju sowieckiego, który na ziemi należy zbudować. I stąd, jako konsekwencja, numer 23 encykliki zatytułowany Terror. Ale nie można bezkarnie gardzić prawem przyrodzonym ani Bogiem, jego twórcą. Komunizm nie zdołał osiągnąć swych celów i nigdy ich nie osiągnie, nawet w dziedzinie czysto gospodarczej. Nadmienić należy również, że także w sprawach ekonomicznych
potrzebne jest pewne minimum moralności i pewne poczucie odpowiedzialności. A na to w takim materialistycznym systemie jak komunizm nie ma miejsca. W zamian tego pozostaje tylko terror, taki właśnie jak widzimy w Rosji, gdzie dawni towarzysze, wspólni spiskowcy i bojownicy mordują się wzajemnie. Terror, który nie może powstrzymać rozkładu moralnego, a tym mniej dezorganizacji struktury społecznej. I na koniec numer 24. Podsumowanie rozważań zawartych w encyklice Divini Redemptoris. Oskarżamy system, jego twórców i propagatorów, którzy Rosję uważali za najdogodniejszy teren, aby tam urzeczywistnić teorie od dziesiątków lat opracowane i stąd rozpowszechnić je po całym świecie. Został oskarżony hitlerowski nazizm przez papieża. Został oskarżony bolszewicki ateizm. A jednak świat nie chciał przyjąć prawdy o tych zbrodniczych systemach, ani tym bardziej przygotować się do rozprawy z nim. Co więcej, 23 sierpnia 1939 roku doszło do zawarcia układu Ribbentrop-Mołotow, zawierający tajną klauzulę o podziale, nowym podziale Europy i podziale wpływów. Część Europy została oddana w ręce hitlerowskich Niemiec, druga część została podporządkowana radzieckiej Rosji. I kiedy wybuchła wojna 1 września 1939 roku, Polska pozostała sama, mimo zapewnień aliantów, że w ciągu kilku dni okażą pomoc. Co więcej, alianci wiedzieli o porozumieniu między Ribbentropem a Mołotowem, de facto między Stalinem a Hitlerem, ale nic Polsce o tym nie przekazali. Więc walczyła sama, a alianci czekali tylko, kiedy wreszcie Stalin wypełni swoje zobowiązanie i uderzy na Polskę. I stało się to w niedzielę 17 września 1939 roku. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej Potiomkin nad ranem o 3 wezwał polskiego ambasadora Wacława Grzybowskiego i ogłosił mu oświadczenie, w którym między innymi znalazły się takie stwierdzenia. Wojna polsko-niemiecka ujawniła bankructwo państwa polskiego. W ciągu 10 dni działań wojennych Polska utraciła wszystkie swoje ośrodki przemysłowe i kulturalne. Warszawa nie jest już stolicą Polski. Rząd radziecki nie może dłużej obojętnie patrzeć na to, jak pokrewne mu narody ukraiński i białoruski, które żyją na terytorium Polski, zostały w stanie bezbronnym pozostawione swojemu losowi. W tych okolicznościach rząd radziecki nakazał dowództwu Armii Czerwonej wydać rozkaz do przekroczenia granicy w celu wzięcia w obronę życia i mienia ludzkości zachodniej Ukrainy i Białorusi. Było to oczywiste kłamstwo. Państwo polskie
ciągle istniało i gromadziło siły na to, aby, jeśli ruszyłyby armie zachodnie, ze swojej strony uczynić kontratak. Warszawa się broniła. W ludziach była ciągle jeszcze nadzieja, że to jest kwestia dni, kiedy odniesiemy zwycięstwo nad Niemcami. Było to kłamstwo także, gdy chodzi o samą istotę paktu między Ribbentropem a Mołotowem, bo był to układ rozbiorowy Polski, gdzie jedna i druga strona jawiły się jednoznacznie jako agresorzy. A tymczasem Stalin chciał się przedstawić jako tego, który ratuje i broni zagrożone narody zachodniej Ukrainy i Białorusi. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz zawarta w tej nocie Potiomkina, mówiącej o rozpadzie Polski, państwa polskiego, a ten rozpad miał usprawiedliwiać radziecką agresję. Otóż te stwierdzenia Potiomkina stanowią bardzo wyraźne echo tego, co w związku z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku z jednej strony mówiła carowa Katarzyna II Wielka, a z drugiej strony król pruski Fryderyk II Wielki. W odniesieniu do Polski obydwoje stwierdzili jednoznacznie: wszystko zostało zniszczone. Prawo, porządek, handel, nawet rolnictwo. Stąd nie można dalej zwlekać w zajęciu zdecydowanego stanowiska w tych krytycznych okolicznościach. Należy działać niezwłocznie, by doprowadzić do pokoju i do porządku w Polsce, by zapobiec ruinie i rozkładowi tego państwa. Cynizm, można by powiedzieć, odwieczny. Tyle, że w nowej odsłonie. Prawdziwy nóż w plecy. Tego ranka niedzielnego 17 września 1939 roku. Granica między Polską a Rosją sowiecką liczyła 1400 kilometrów, bardzo długa. A na jej straży było zaledwie 18 batalionów KOP-u, bo większość żołnierzy walczyła z Niemcami. W sumie było ich niespełna 20 tysięcy, a przeciwko nim Stalin rzucił 1 000 000 żołnierzy, ponad 4 tysiące czołgów i samochodów pancernych, prawie 1 000 samolotów. Na wielu odcinkach 1 kilometra granicy mogło bronić zaledwie 10 polskich żołnierzy. A mimo to jeszcze się nie wszyscy załamali. W oblężonej Warszawie prezydent Starzyński przemawiał do Polaków przez radio. Nie pomoże kłamstwo dla zbrodni ani dla podziału Polski. A zwracając się do obydwu agresorów, bolszewickiego i wcześniejszego hitlerowskiego, mówił: zapłaciliście już za podział Polski i wy, i Austria, i Rosja. Wtedy było inaczej. Dziś Polska nie jest sama, idą z nią największe potęgi świata. Cały świat kulturalny i cywilizacyjny idzie przeciw wam. Wtedy, we wrześniu 1939 roku, niestety nie szedł. Polska
była samotna. Narażona z jednej i z drugiej strony na heroiczną walkę o własną tożsamość, o tożsamość swego chrześcijańskiego ducha i tradycji prawdziwie demokratycznej. I zaczęło się wtedy, 17 września, pasmo nieszczęść, które najpierw było przedłużeniem tego, co się wydarzyło w Rosji Radzieckiej, tuż przy granicach polskich w 1937-1938 roku, w ramach tak zwanej operacji polskiej NKWD, kiedy to zamordowano ponad 110 tysięcy Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Teraz nadszedł drugi etap niszczenia polskiego narodu, począwszy od polskiej inteligencji, mordowanej, skazywanej na łagry, przesiedlanej. A gdy chodzi o los polskich oficerów, to spełnił się on niewiele później, wiosną 1940 roku, co wyrażamy jednym słowem – Katyń. Jeden z polskich publicystów pisał: nadeszło zło, które nie tylko niosło śmierć, lecz także upadek moralny, które musiało szukać wśród nas sprzedawczyków, niszczyć naszego ducha, nakazać zło zwać dobrem i na odwrót z katów czynić ofiary, z morderców świętych, z ofiar wyklętych, poniżonych i zapomnianych. Bo paradoksem polskiej historii tamtych dni i tamtych lat stało się to, że Polska rzeczywiście nie wydała żadnego quislinga. Nie było żadnej współpracy w Polsce z hitlerowskimi Niemcami. Ale pojawili się tacy, którzy już byli przygotowani po to, aby stać się przedstawicielami nowej radzieckiej władzy na terenie Polski, przedstawicielami i najbardziej okrutnymi wykonawcami tej władzy. Niestety, nie było ich wcale mało. Ich symbolem stała się słynna Wanda Wasilewska, jedna z organizatorów tak zwanego Związku Patriotów Polskich i Armii Berlinga. To dzięki niej, jej zabiegom ostatecznie Stalin ustąpił i Lwów przyznał Ukrainie. Niewiele po 17 września 1939 roku, podczas spotkań z robotnikami polskiego pochodzenia we Lwowie, mówiła: nasz Związek Radziecki to prawdziwy kraj młodości. W przełomowym dniu 17 września najwięcej zyskała polska młodzież, której teraz dane jest przeżywać młodość w radzieckich warunkach. Jakie one były, mogą zaświadczyć tysiące polskich rodzin, pozbawianych najbliższych, wywożonych o głodzie i chłodzie na Syberię, na stepy Kazachstanu, na północ, poza krąg poralny. Rok po pamiętnym 17 września
pierwszą rocznicę tej tragedii. Podczas spotkania z Polakami mówiła w słowach najprostszych: to wielkie szczęście, jakie dała nam Armia Czerwona. To szczęście wkroczenia na otwartą drogę prowadzącą w górę ku słońcu. W mocnych, męskich słowach wzywała słuchaczy, aby teraz, gdy mija rok wolnej pracy, dokonali uczciwego rozrachunku własnego sumienia i stwierdzili, czy zawsze pracowali i pracują z takim zapałem i poświęceniem, jakiego wymaga epokowe znaczenie naszych dni. To było właśnie to. Łamanie polskich sumień. Ze zbrodniarzy tworzyć świętych. Z uciskanych robić przykład szczęścia. Stracących poczucie własnej ziemi, ludzi prawdziwie wolnych. I to stało się, przecież doskonale wiemy, treścią PRL-u, tej propagandy, która tak długo trwała na polskich ziemiach od 1945 do 1989 roku. 45 lat, a wliczając to w to lata wojny, całe pół wieku kłamstwa i okłamywania i łamania polskich sumień i czynienia z polskich bohaterów ludzi przeklętych i zbrodniarzy. Rozważamy to dzisiaj, drodzy siostry i bracia, właśnie dlatego, że rozumiemy to coraz bardziej. Stoi przed nami ogromna batalia o pamięć. Zwłaszcza, że ci, którzy bezpośrednio doświadczali wydarzeń z 1939 roku, odchodzą do wiecznej ojczyzny. Jest także czas wielkiej batalii o prawe sumienia, to znaczy o dojrzałe spojrzenie i właściwą ocenę tego, co się wtedy wydarzyło i co zapoczątkowało całą serię kolejnych wydarzeń aż po 1989 rok i mordowanych także wtedy, w 1989 roku. Tuż przed rozmowami okrągłego stołu mordowanymi polskimi księży. Jest przed nami wielkie zmaganie o miłość do ojczyzny. I dlatego ta dzisiejsza liturgia. I dlaczego ta dzisiejsza modlitwa. Za tych, którzy 79 lat temu stanęli do nierównej walki. Za tych, którzy poszli w niewolę, a czekał ich katyń. Za tych, którzy byli od razu mordowani. Za tych, którzy byli wysyłani na białą śmierć, na Kamczatkę, Kołymę i Workutę. Za tych, którzy umierali z głodu. Za tych wszystkich, którzy umierali z imieniem Polska na ustach.
jakoś amnesty w 2009 roku. Rozumiem, nie? I poza tym były jakieś warunkowe dostępy. Uroczystość z okazji 79. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz z okazji Dnia Sbiraka rozpoczynamy hymnem państwowym. Proszę orkiestrę wojskową o odegranie hymnu państwowego. Oficjalne powitanie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości proszę dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pana doktora habilitowanego Filipa Musiała. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość upamiętniającą 69. rocznicę agresji sowieckiej na II Rzeczpospolitą. Witam żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 1939-1956, walczących zarówno z agresorem niemieckim, jak i sowieckim. Wśród nich gościa honorowego majora Jerzego Rosensterna, obrońcy Grodna przed bolszewikami we wrześniu 1939 roku, a później żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Witam reprezentantów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów Zbigniewa Cichonia i Marka Pęka. Witam wojewodę małopolskiego, pana Piotra Ćwika. Witam sekretarza miasta Krakowa, pana Pawła Stańczyka, reprezentującego prezydenta miasta Krakowa, Jacka Majchowskiego. Witam wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, pana Kazimierza Barczyka. Witam wiceprzewodniczącego Rady miasta Krakowa, pana Bolesława Kosiora. Serdecznie witam przedstawicieli opozycji solidarnościowej z lat 1980-89, a także panią kapitan Alicję Sąborską, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam przedstawicieli urządów i administracji, poczty sztandarowe, młodzież i wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Na zakończenie szczególnie gorąco witam współorganizatorów dzisiejszych uroczystości, które rozpoczęły się o 10:00, a trwać będą do późnego popołudnia. Witam małopolską kurator oświaty panią Barbarę Nowak, panią Aleksandrę Szemion ze Związku Sybiraków oddział w Krakowie, pana Antoniego Wiatra, przedstawiciela Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu oraz pana Edwarda Jankowskiego, przedstawiciela Związku Piłsudczyków, oddział w Krakowie. Wszystkich państwa jednocześnie chciałbym poinformować, że kompanię reprezentacyjną wystawił 5 Batalion Dowodzenia imienia generała broni Józefa Halera pod dowództwem porucznika Piotra Chudniaka. To, że w stulecie odrodzenia Rzeczypospolitej kompanię reprezentacyjną wystawia nam Batalion imienia generała broni Józefa Halera, nabiera dla nas szczególnego znaczenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję panie dyrektorze. Bardzo proszę teraz ojca Jerzego Pająka o poprowadzenie modlitwy za wszystkich, którzy bronili Polski we wrześniu 1939 roku przed niemieckim i sowieckim najazdem oraz za dusze obrońców ojczyzny i ofiar wymordowanych przez obydwu okupantów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Pan Jezus powiedział kiedyś, gdy zostanę podwyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. I tak się dzieje.
od 2000 lat Jezus wywyższony na krzyżu pociąga wszystkich, którzy chcą do Niego przyjść, a przyciąga po to, aby im dać życie wieczne, aby ich zbawić. Dlatego krzyż, przed którym dzisiaj stajemy, Katyń, krzyż, który nie jest narzędziem zbrodni, nie jest czymś złym, ale jest znakiem miłości, bo nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Jezus oddał swoje życie, ale nie jako zwykły człowiek, ale jako Bóg człowiek. Dlatego krzyż od tego momentu, gdy Chrystus na nim zawisł, stał się znakiem naszego odkupienia, naszego zbawienia i znakiem miłości. I ten krzyż, to znaczy Jezus na krzyżu, pociąga nas wszystkich. Przez 2000 lat to czyni. I dzisiaj również przyciągnął nas, pociągnął nas wzwyż. Pociągnął nas, naszą modlitwą naprzód, tam na Wawelu, przed mszę świętą. A teraz pociąga nas tutaj przez pamięć o tych wszystkich, którzy niewinnie, którzy przede wszystkim ginęli dlatego, że byli Polakami, że przyznawali się do polskości, czy to przez system niemiecki, czy przez system sowiecki, którzy właśnie ginęli ze słowami na ustach: niech żyje Polska, bo to również znak naszej przynależności do Chrystusa, bo On nas pociągnął 1050 lat temu. I tutaj chcemy się również modlić za tych wszystkich, którzy oddali życie, którym zabrano życie, którzy pomarli, a wszyscy za wolność, niezależność, niezawisłość naszej ojczyzny. Dlatego wspomnijmy i tych, którzy byli wysyłani daleko na Sybir, do Kazachstanu, i tych, którzy w więzieniach przeróżnych oddawali swoje życie w sposób okrutny, którzy ginęli, nie mając żadnej obrony, pozostawieni sami sobie, ale nie pozostawieni przez Chrystusa, przez krzyż, przez ten znak miłości, którym kryje się całe bóstwo Jezusa Chrystusa i nasze zbawienie. Pomyślmy o tych, którzy oddali rzeczywiście za nas życie. I w gorącej modlitwie, tej, której nas nauczył Jezus Chrystus, powierzmy ich wszystkich i prośmy: Panie Jezu, dzisiaj, tu, teraz pociągnij nas wyż. A to jest dążenie ku coraz lepszemu dobru, ku coraz lepszej przemianie naszych serc, naszej gospodarki, naszej polityki, czyli całości naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapłać. Bóg zapłać, Ojcze. Teraz mamy specjalną prośbę, specjalne wydarzenie, choć czas składania wieńców i kwiatów nadejdzie później, ale teraz na zasadzie absolutnego wyjątku ze względu na panujący upał.
kwiaty złoży pan major Jerzy Rosenstein, obrońca Grodna w 1939 roku, jako jedyny w tej chwili. Pan major Jerzy Rosenstein, obrońca Grodna w 1939 roku, złożył kwiaty. A teraz o zabranie głosu poproszę panią prezes Związku Sybiraków, panią Aleksandrę Szek. Wszystkim dziękuję za obecność w tym dniu. Dniu, który dla nas Sybiraków jest dniem szczególnym. Bo wszyscy członkowie Związku Sybiraków, który w Krakowie jest ponad 500, pamiętamy ten dzień z autopsji. Już takich ludzi jest niewiele. My ten dzień pamiętamy, chociaż wtedy byliśmy dzieci. Ale się rodzice już dawno nie żyją. Obchodziliśmy ten dzień od 1989 roku. Za każdym razem u swoich kapucynów jako nasz dzień Sybiraka właśnie w gronie Związku Sybiraków. Od 4 lat Instytut Pamięci Narodowej i inne organizacje robią tę uroczystość taką wspaniałą jak dzisiejsza. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, że ten dzień dostał taką oprawę i że jest obchodzony jako Dzień Sybiraka. My obchodzimy i to w przyspieszonym tempie. Może za rok już nas nie będzie tutaj, ale pamięć o tym dniu, mam nadzieję, że przetrwa w tej uroczystości. Za to najpiękniej dziękuję. A dzień 17 września to początek wszystkich dramatycznych wydarzeń na Kresach Wschodnich. My jesteśmy tego przykładem i dowodem, że tak było. To były aresztowania zakończone wywożeniem do łagrów. Potem sfingowane wybory, które sprawiły, że te ziemie zostały przyłączone do Związku Sowieckiego. Wobec tego wszyscy Polacy, wszyscy mieszkańcy Kresów stracili obywatelstwo polskie. W związku z tym po 130 tysięcy młodych Polaków wcielono do Armii Czerwonej. O tym mało się mówi i pisze. Można sobie wyobrazić, jaka to była trudna sytuacja dla tych chłopców. A potem od 10 lutego wywózki, czyli teraz się ładnie mówi deportacje z łaciny. Te objęło około 700 tysięcy cywilów. Dzieci, starych, młodych, całe rodziny. Rodziny w większości pozbawione mężczyzn, których wcześniej aresztowano. I wywożono nas do wszystkich możliwych przestrzeni Związku Sowieckiego. Na północ do europejskiej części i na wschód, do Syberii, do Kazachstanu i dalej w różne miejsca. Do rzeczy Wołgi, nie Wołgi, tylko Leny i nawet do Uzbekistanu, tak dalej. Teraz jeszcze jesteśmy, staramy się dawać świadectwo o tym, co nas spotkało, bo przez 45 lat o tym nie wolno było mówić. A więc wydajemy wspomnienia osób, które to przeżyły, robimy wystawy, robimy prelekcje dla szkół. To zostawi jakiś ślad. Niemniej ciągle jest za mało na ten temat w wyświetnictwie i w podręcznikach szkolnych. Ważne, żeby młode pokolenie wiedziało o tej ponurej części naszej historii. Przepraszam, że mówię za dużo, ale jest okazja, żeby to powiedzieć w tak licznym gronie. A więc jeszcze raz dziękuję za tę uroczystość, którą IPN i inne organizacje nam zrobiły. I myślę, że to będzie trwało w następnych latach również. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani prezes. Teraz o zabranie głosu proszę pana wojewodę małopolskiego Piotra Ciupka.
Wielce szanowni Państwo kombatanci, Państwo ze Związku Sybiraków, czcigodni kapłani, Panowie senatorowie, Pani kurator, Państwo samorządowcy, Panie dyrektorze, gospodarzu tych uroczystości, wszyscy Państwo zebrani dzisiaj tutaj, w Katedrze Wawelskiej, a teraz przy Krzyżu Katyńskim, w miejscu jakże symbolicznym dla Krakowa, dla Małopolski, miejscu wspominającym, przypominającym, upamiętniającym wiele wydarzeń z historii naszej ojczyzny, bo często się tu spotykamy, ale w sposób szczególny wydarzenia związane z Katyniem i z wszystkim tym, co zawiera się w haśle Golgota Wschodu. Dom. Któż z nas nie ma wspomnień z tym słowem związanych? Któż z nas nie ma marzeń, które w tym słowie są zawarte? Dom rodzinny, ojczyzna, Polska. 39 rok i wrzesień to był czas, kiedy marzenia i plany padły. Wielu rodzin, które chciały budować swoją przyszłość w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Kiedy marzenia i plany padły, tych, którzy wtedy nieśli ciężar odpowiedzialności za rozwój naszej ojczyzny. Ojczyzny, która dopiero co po 123 latach niewoli stała się wolna, a jeszcze po drodze zmagania wojny sowieckiej 1920 rok. I te marzenia agresorzy z jednej strony z zachodu, armia niemiecka, a z drugiej strony ze wschodu, armia radziecka, zostały pogrążone. Ale przecież nikt nie odebrał wtedy wspomnień. Nie odebrał wspomnień, które nieśli ze sobą żołnierze wojny obronnej września 1939. Nie odebrał wspomnień tym, którzy zmagali się na wszystkich frontach II wojny światowej. I nie odebrał też wspomnień tych, którzy są tu dzisiaj z nami. Sybiraków, tych, którzy zostali wywiezieni w głąb Syberii, Kazachstanu i wszystkie te miejsca, gdzie przyszło im budować swoją przyszłość, gdzie zostali zmuszeni do tego, żeby być. Ale zabrali ze sobą w sercach wspomnienia i zabrali ze sobą Polskę i ona przetrwała. Pragniemy im za to dzisiaj serdecznie podziękować, szanowni Państwo, z szacunkiem chylimy przed Wami głowy, dziękując Wam za Waszą postawę wtedy, w tych trudnych realiach roku 39 i kolejnych lat okupacji. W tych trudnych realiach Polski powojennej, bo przecież wiemy dobrze o tym, że polska historia przez lata była zafałszowana. Nie można było mówić o Katyniu, nie można było mówić o Golgocie Wschodu, nie można było mówić o wywózkach, które trwały i o osobach, które zostały przymusowo przesiedlone w głąb Rosji Radzieckiej. Dzisiaj w wolnej, niepodległej ojczyźnie jesteśmy wszyscy razem i możemy budować jej przyszłość. Możemy mieć swoje plany, swoje marzenia, ale także i te wspomnienia, które na jej przyszłość rzutują. Dlatego ważne jest, aby pamiętać. To nie jest tak, że chcemy pamiętać tylko o wzniosłych, uroczystych chwilach naszej historii. Nasza ojczyzna niesie ze sobą bagaż wielu doświadczeń. Pięknych, radosnych wiktorii, ale też i chwil trudnych. O tych chwilach trudnych także musimy pamiętać, aby budować przyszłość Polski. Bardzo Wam dziękuję, Państwo kombatanci, Państwo weterani, Sybiracy, za Waszą obecność, za Wasze świadectwo i za Wasz udział w budowaniu przyszłości naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Wojewodo. O wystąpienie poprosimy teraz Panią Barbarę Nowak, małopolską kurator oświaty. Szanowni Państwo, czcigodni księża,
panie wojewodo, panie dyrektorze, parlamentarzyści i wszyscy wymienieni według precedencji, ale przede wszystkim państwo kombatanci, państwo ze Związku Sybiraków. Pani prezes, chcę pani powiedzieć, że nie zapomnimy. Pani prezes, my naprawdę pamiętamy. I dzisiaj ci młodzi ludzie pod sztandarami, których jest tylko trochę, są gwarancją tego, że będziemy pamiętać o tych okrutnych wydarzeniach, którymi państwo zostaliście dotknięci. 17 września 1939 roku. To data zapomniana przez Europę i przez świat. Mówimy o 1 września 1939, o ataku Niemiec hitlerowskich. Ale przecież 17 września ręka w rękę z okupantem niemieckim szła Rosja sowiecka. To oni razem z Niemcami podzielili sobie Europę, podzielili Polskę. I to oni byli tymi, którzy prześladowali naszych ludzi. Państwo ze Związku Sybiraków. Zapłaciliście ogromną cenę. Zapłaciliście za nas wszystkich, dlatego że byliście Polakami. I ja chciałabym dzisiaj bardzo gorąco państwa prosić o to, żebyście nam o tym przypominali, ale również chciałabym prosić młodych ludzi, żeby nigdy, nigdy o tym nie zapomnieli. I prosić również wszystkich, którzy mają tylko na to wpływ, żeby prawda o 17 września 1939 roku była znana w świecie, była znana w Europie. To nie może być tak, że o tym, co ważne, zapominamy. Nie może być tak, że my dzisiaj pamiętamy tutaj, w tym miejscu i za chwilę nikt dalej tej wieści nie poniesie. Mamy Polskę wolną. Dziękuję bardzo rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że przywraca historię do naszych szkół. Tak, od niedawna możemy mówić, że na lekcjach historii, jak było naprawdę, mamy zwiększoną liczbę godzin historii, skończyliśmy z zakłamywaniem historii i ręczymy za to państwu dzisiaj. Składamy deklarację pamięci. Jesteśmy wolnym narodem, a wolny naród jest wielki swoją pamięcią. Obiecujemy, że będziemy pamiętać. Dziękuję pani senatora, senatora Marka Pęka. Szanowni zebrani, jako senator Rzeczypospolitej Polskiej jestem szczególnie upoważniony do tego, ażeby być tutaj, bo Senat jest tą izbą parlamentu, która szczególnie pielęgnuje te wartości najważniejsze. Pamięć, polskie dziedzictwo, prawdę o historii Rzeczypospolitej. Te wszystkie cnoty, które Polska, które Rzeczpospolita przez wieki ze sobą niosła i z której jesteśmy dumni. 17 września to taka data w naszej historii, która ma szczególną wymowę moralną. Można tą wymowę ująć w takim jednym, prostym obrazie. Wbicia noża w plecy. Tak właśnie wtedy walczącej z niemieckim okupantem w Polsce wbito nóż w plecy na wschodzie. I proszę państwa, wszystko to stało się wbrew wszystkim wcześniejszym międzynarodowym umowom, traktatom, zapewnieniom. Za milczącą zgodą wielkich tego świata, wszystkich wielkich instytucji, zostaliśmy sami. Nie pierwszy raz. Taka nasza historia, takie nasze położenie, taki nasz los. Ale w związku z tym dziś, w 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, należy postawić pytanie, czy taka sytuacja nie może się kiedyś jeszcze powtórzyć. I my, Polacy XXI wieku, musimy zrobić wszystko, ażeby tak się nigdy nie stało. Bo historia ma nas uczyć. Tu nie chodzi tylko o pamięć, ale tu chodzi o wyciąganie wniosków z naszej historii. Więc wielkim zadaniem nas, Polaków, a szczególnie może nas, polityków,
jest pamiętać, ale zarazem czuwać. Czuwać nad Polską silną, budować Polskę silną, czuwać nad polską suwerennością, nad polską niepodległością i przyglądać się. Przyglądać się uważnie, co się dzieje i na wschodzie, i na zachodzie. Bo przecież dziś, kiedy patrzymy na sytuację geopolityczną, widać wyraźnie znów bardzo mocne zapędy totalitarne na wschodzie, imperialne na wschodzie i chęć wielkiej dominacji na zachodzie. Dominacji jak do tej pory przede wszystkim ekonomicznej, ale również prób narzucania takim krajom jak Polska o tysiącletniej historii, o swoim dziedzictwie, o swoim dorobku innej myśli, myśli moralnej, myśli gospodarczej, myśli politycznej. My myślmy zawsze po polsku i strzeżmy Polski jak z rylnicy oka. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze. Grono dzisiejszych mówców zamknie dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dr habilitowany Filip Krzysztof. Proszę. I kombatanci, i członkowie Związku Sybiraków, przewodni duchowni, panowie senatorowie, panie wojewodo, pani kurator, przedstawiciele samorządu. Ekscelencja arcybiskup Marek Jędraszewski przywołał już dzisiaj dwa ważne cytaty i notę skierowaną do dyplomatów polskich we wrześniu 1939 roku przez Sowietów i słynne wystąpienie prezydenta Warszawy. Ja chciałbym przypomnieć inną postać, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który 79 lat temu, 17 września, mówił: gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemię, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy, nie pierwszy raz w naszych dziejach, w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem naszego narodu w najcięższych warunkach. W 79. rocznicę wybuchu wojny możemy chyba powiedzieć jasno, że z tego obowiązku nałożonego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wywiązaliśmy się bardzo dobrze. Z pewnością można powiedzieć, że fenomen, jakim było Polskie Państwo Podziemne, jego pion zbrojny dochował wierności, honoru narodu. Ale tym, co jest istotne, 17 września, bo dziś będziemy mówić przede wszystkim o tym, co działo się na Kresach Wschodów. Ważne jest, aby przypominać, że u zarania II wojny światowej leżał pakt Ribbentrop-Mołotow, że mówimy o sojuszu dwóch potęg, wschodniej i zachodniej, III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Warto pamiętać, że symbolem tego dwustronnego najazdu będzie obrona Lwowa, obrona, w której najpierw polscy żołnierze, garnizon Lwowy, Polski we Lwowie, bronił się przed Niemcami, ale kapitulował już przed Sowietami, którzy później, łamiąc podpisane umowy, internowali korpus oficerski. Warto pamiętać o symbolu tego niemiecko-sowieckiego sojuszu, czyli o wspólnej defiladzie wojskowej w Brześciu nad Bugiem. W sferze symbolicznej natomiast, myślę, że to jest istotne, warto łączyć tą dzisiejszą uroczystość z uroczystością, która odbyła się kilkanaście dni temu. Organizował ją pan wojewoda 1 września na cmentarzu ratowickim. Te dwie uroczystości są ze sobą ściśle związane i powinniśmy zawsze te dwie daty, 1 i 17 września, przypominać razem. Wskazywać na to, że staliśmy się ofiarą i niemieckiego, i sowieckiego, niemieckiej i sowieckiej agresji, a później i niemieckiego i sowieckiego okupanta. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękujemy wszystkim mówcom. A teraz proszę oficera Wojska Polskiego, pana podporucznika Daniela Mazurka, o odczytanie apel pamięci. Apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Krakowa,
żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed Krzyżem Katyńskim, aby w 79. rocznicę niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę złożyć hołd bohaterskim obrońcom ojczyzny, którzy oddali życie w imię szczytnych ideałów, umiłowania wolności i godności ludzkiej, którzy złożyli na jej ołtarzu najwyższą ofiarę. Pochylamy głowy w zatumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich naszych rodaków, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją niezłomną postawą i ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam was, bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego, którzy w 1939 roku przeciwstawiliście się niemieckiej i sowieckiej agresji. Wołam wszystkich rodaków, którzy stanęli do walki, bo pragnęli żyć w wolnej Polsce, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod białą, czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich z Nadwarty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Nowy i Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułanów spod Krojot i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny, Węgierskiej, Górki i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna i Lwowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Przywołuję policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Wolę! Przywołuję więźniów katowni gestapo i niemieckich obozów koncentracyjnych, zamęczonych w Auschwitz-Birkenau, Płaszowie, Dachau, Sachsenhausen, Sztutchowie, Treblince, na Majdanku oraz w wielu innych miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wołam do nas rodaków zamordowanych przez Niemców w Wawrze, Palmirach, Lasach Piaśnickich i Polanach oraz innych niezliczonych miejscach na całej polskiej ziemi. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani w katowniach Charkowa, Tweru, Smoleńska, w Lesie Katyńskim i Kijowie oraz w wielu innych nieznanych dotąd miejscach sowieckich zbrodni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską!
przywołuję do nas polskich więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, w Lwowskich Brytykach i na Zamarsknowie, na Moskiewskiej Łubęce i Butyrkach, w Łódzku, Równym, Kołomyi i Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Do was wołam, rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób. Przywołuję wszystkich, którzy na zawsze pozostali na szlakach zesłańczej katorgi i nigdy nie powrócili do ojczyzny i rodzinnego domu. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Nie zapominajcie daniny krwi i życia, którą złożyli rodacy za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Zachowajcie na zawsze w waszych sercach pamięć o tych, którzy w nieobrażalnych mękach i cierpieniach złożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś z ich etosu możemy czerpać wzór patriotycznej postawy i w pełni realizować testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Dla upamiętnienia 79. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Salwa honorowa! Drugi szereg, drobnie! Chodź! Do salwy honorowej! Trzeba! Mamy! Salwą! Chodź! Salvo! Salvo! Zabezpiecz! Raz! Napas! Raz! Drugi szereg, klon na wprost! Marsz! Na prawo! Marsz! Proszę teraz pana pułkownika Włodzimierza Wowę Brodeckiego o dokonanie aktu dekoracji pani Aleksandry Przemiot odznaką pamiątkową Krzyż Obrońców Wołynia. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Wołyń na wniosek środowiska krakowskiego 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej przyznaje Krzyż
Wołynia, obrońców Wołynia 1939-1944, pani prezes Związku Sybiraków w Krakowie, pani magister inżynier Aleksandrze Szemiot. Za propagowanie etosu 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej i nie tylko. Jest to wielki honor. Dziękujemy pani prezes, dziękujemy panie pułkowniku. Pierwsi światy więc włożą kombatanci Małogodzi. Wojewoda Małopolski, pan Piotr. Wieniec składa delegacja Związku Sybiraków od Jokra. W imieniu prezydenta miasta Krakowa, sekretarz miasta, pan Paweł Stańczyk. Złoży delegacja Oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej na czele z dyrektorem oddziału. Kwiaty złożył delegacja Prawa i Sprawiedliwości pod przewodnictwem parlamentarzystów. Thank you.
Rady składa wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Paluszek. Pan Rady Miasta Krakowa. Pod kierownictwem pana Boleka Bartlekora, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Kapitan Alicja Somborska, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej. Kwiaty składa delegacja krakowskiego klubu Gazety Polskiej. Kwiaty złoży pan Marian Cupiał, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej Centrum Młodzieży Krakow. Pan Mariusz, przepraszam. Kwiaty złoży delegacja Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła. Thank you.
Proszę, proszę. Brawo, brawo.